Cześć, witajcie na kanale mojemzdaniu.b. Zapraszam Was na nowy film i dzisiaj będą to ulubieńcy kosmetyczni kwietnia. Ten miesiąc tak szybko nam przeleciał, ale był to bardzo przyjemny czas, ponieważ ja mam w kwietniu urodziny, ponieważ były święta, także mam nadzieję, że ten miesiąc równie miło Wam upłynął jak mnie. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do ulubieńców. Pierwszym ulubieńcem kosmetycznym będzie coś do ust, a mianowicie Max Factor Lipfinity. I tutaj dokładnie w tym kolorze jest to numerek 160. I ten kolor najczęściej gościł na moich ustach. Mam tą pomadkę już bardzo długo, natomiast zapomniałam o niej i prawie w ogóle nigdy wcześniej jej nie używałam, może raz czy dwa. Ona jest taka... dla mnie jak pomadka nude, natomiast muszę powiedzieć, że jest całkiem fajna, ponieważ nie muszę się przykładać do jej nakładania, nie muszę zwracać uwagi na kontur, mogę ją nałożyć szybko, sprawnie, a bardzo ładnie się prezentuje i daje takie delikatne wykończenie makijażu. Także ten duet, bo wiadomo, tu jest kolor, a tu jest bezbarwny sztyft, taka wazelina, ten duet sprawdził się idealnie i najczęściej gościł na moich ustach w kwietniu. Pozostając jeszcze w temacie kosmetyków kolorowych, będzie coś do twarzy. To jest coś, co pojawiło się u mnie jako nowość w kwietniu. Mogliście zobaczyć ten produkt w makijażu z marką Florman. Możecie ten film zobaczyć tu u góry. Natomiast bardzo polubiłam się z tym produktem i dlatego trafia on do ulubieńców kwietnia. Jest to róż i bronzer. Dzięki temu, że mamy to w jednym opakowaniu, to rano możemy to szybko nałożyć na twarz. Bardzo podobają mi się te kolory. Bronzer nie ma żadnych drobin. Róż jest delikatnie taki satynowy. Zresztą mam to teraz na twarzy, tylko bronzer mam jeszcze podbity bronzerem w sztyfcie z Inglota. Natomiast i bronzer, i róż mam w tej chwili na policzkach. Bardzo się lubimy, używam go i na co dzień, i od święta. Praktycznie codziennie, od kiedy go dostałam. Także to duo z Flormaru gorąco Wam polecam. Miałam numerek P116 Pink and Bronze Duo. Rewelacja. Kolejnym ulubieńcem będzie zapach i jest to taki roll-on z Zary. Jest to zapach Joyful Tuberose i ja zdecydowałam się na taki mały roll-on, ponieważ chciałam go nosić w torebce i móc się odświeżyć w ciągu dnia. Ponieważ te zapachy z Zary nie są jakoś tak super trwałe, w związku z tym no, już tak po paru godzinach wymagają odświeżenia i chciałam móc na przykład po pracy jakoś przyjemnie się odświeżyć. I używam tego zapachu chyba już z 2 miesiące, a zużycie mam gdzieś takie. W związku z tym jest to produkt super wydajny, pięknie pachnie i jak się skończy czy ten rolonik, to na pewno kupię go ponownie, ponieważ jestem zakochana w tym zapachu. Także jest to ulubieniec tego miesiąca, ale myślę, że kolejnych również. Następny ulubieniec to krem do rąk. To jest produkt, który ja już używam od kilku lat. W zasadzie odkąd odkryłam markę Bath & Body Works, to używam tego kremu. Poleciła mi go pani w sklepie. Najpierw kupiłam go dla mojej mamy, ale potem również dla siebie. To już jest chyba moje drugie albo trzecie opakowanie. I jest to True Blue Spa Shea Cashmere and Silk. On pachnie taką czekoladą, kokosem. To jest taki trudny do określenia zapach, ale jest piękny ten zapach, bardzo długotrwały. Krem bardzo długotrwały nawilża ręce, nawet po umyciu ich ponownie jeszcze czuć to nawilżenie. Ma również takie delikatne drobinki i tak pięknie się dłonie błyszczą po nim, ale nie jest taki chamski brokat. I naprawdę jest bardzo wydajny ten krem, pomimo ceny, ja tutaj mam cenę 49 zł, to naprawdę warto go kupić. Często bywa w promocjach, przynajmniej ja za każdym razem polowałam na jakąś promocję, na przykład 3 za 2 albo coś takiego, czy 2 w cenie jednego jakoś tak. No w każdym razie warto spróbować. Jeżeli nie chcecie od razu takiego dużego opakowania, to wiem, że występują też mniejsze wersje, także można mniejszą wersję sobie kupić i przetestować, ale naprawdę warto. Jest to najlepszy krem do rąk, jaki do tej pory miałam, a przy okazji może nam też zastąpić perfumy. Nawet mój mąż kilka razy się nabrał pod tytułem, mówi: o, czym ty się tak ładnie poperfumowałaś, to tak ładnie pachnie. Mówi: ojej, to mój krem do rąk. I po prostu takie zaskoczenie, także nawet jeżeli zapomnimy perfum z domu albo się nie poperfumujemy, to ten krem też robi robotę, także duży plus dla niego.
I ostatni taki dosyć nietypowy ulubieniec, jeśli chodzi o kosmetyki, to bardzo prozaicznie mydło. Jest to mydło biały jeleń, nawilżające kozie mleko, mydło w płynie i jest to taka ogromna butla. To już jest chyba nasza druga albo trzecia taka butla i kupujemy je do rąk do domu. I z tej ogromnej butli przelewamy sobie do takich małych dozowników, które mamy i w kuchni, i w łazience. I jest to najlepsze mydło, jakie do tej pory udało nam się dorwać. Dzięki niemu dłonie nie są takie bardzo wysuszone, także troszeczkę staramy się dbać o naszą skórę, ponieważ różne takie tanie mydła, kolorowe, przeźroczyste, czasami pięknie pachną, ale niestety bardzo przesuszają nasze dłonie, a oboje z mężem mamy tendencję do wysuszenia się skóry na dłoniach. Ja zwłaszcza tutaj w tych miejscach na kostkach, na zgięciach palców bardzo wysusza mi się skóra, pęka, boli. No i niestety, jak się myję 30 razy na dzień ręce, w pracy zwłaszcza, to tak się dzieje. Także w domu coś dobrego dla skóry i biały jeleń. Gorąco Wam polecam. I to już wszyscy kosmetyczni ulubieńcy kwietnia. Jeżeli taki film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału oraz do naciśnięcia tutaj takiego dzwoneczka, ponieważ wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapicie. A chciałabym, żebyście byli na bieżąco z nowymi filmami, których pojawia się teraz coraz więcej. Zapraszam Was także na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. Na blogu też się dużo dzieje, a na Instagramie dzieje się najwięcej, także koniecznie tam zajrzyjcie. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!